Witaj w piątym module drugiej części kursu o przygotowaniu stanowiska komputerowego do pracy. Za chwilę dowiesz się, jak zainstalować system operacyjny i oprogramowanie użytkowe, aby móc swobodnie korzystać ze swojego komputera. Upewnij się wcześniej, że Twój komputer spełnia wymagania sprzętowe konfiguracji BIOS Setup dla wersji Windowsa. Zacznij od włożenia płytki instalacyjnej Windows 7 do napędu i uruchomienia ponownie komputera. Podczas ponownego rozruchu, po przejściu testów POST, wyświetlony zostanie komunikat informujący, że naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje rozruch z płyty instalacyjnej. Po naciśnięciu klawisza rozpocznie się ładowanie plików instalacyjnych. Po wgraniu plików instalacyjnych następuje proces zbierania informacji w celu kontynuowania procesu instalacyjnego. Wybierz teraz język, w którym chcesz zainstalować system, format godziny i waluty oraz rodzaj klawiatury. Kiedy już wszystko ustawisz, kliknij dalej. Teraz musisz wybrać miejsce, gdzie ma być zainstalowany system Windows. W tym celu należy kliknąć Łącze opcję dysku, zaawansowane, aby przygotować niesformatowany dysk. W tym miejscu należy pamiętać, że menedżer dysku tworzy specyficzny układ partycji, ponieważ w sposób automatyczny przygotowuje dodatkowy 100-megabajtowy wolumin ukryty, zawierający mechanizm rozruchu systemu, jednak określony jako partycja systemowa. Utwórz nową partycję, wybierz opcję Nowy, wpisz rozmiar tworzonej partycji, zatwierdź klikając Zastosuj, a następnie Dalej, aby przejść do właściwego procesu instalacji. Jeżeli przeprowadzamy instalację systemu na nowym dysku, należy przygotować do tego celu własną partycję systemową. Bezpiecznie jednak dla przyszłego korzystania z komputera będzie podzielenie nieprzydzielonej części dysku na co najmniej dwie partycje, systemową i danych. Jak widzisz, rozpoczął się proces instalacji. Po ponownym uruchomieniu instalator przystąpi do ostatniego etapu, czyli kończenia instalacji. Podczas tego etapu zostaną zaktualizowane ustawienia rejestru oraz uruchomione usługi, po czym komputer zostanie uruchomiony ponownie. Przy pierwszym uruchomieniu systemu Windows 7 zostaniesz poproszony o skonfigurowanie podstawowych ustawień komputera. Podasz nazwę użytkownika oraz nazwę komputera, hasło dla swojego konta, a także podpowiedź do hasła. Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie klucza produktu, na co masz 30 dni. Następnie powinieneś włączyć automatyczną aktualizację, ustawić datę i godzinę oraz wybrać lokalizację komputera. Na koniec program instalacyjny finalizuje instalację i tworzy profil użytkownika o wprowadzonych parametrach. I to praktycznie jest koniec procesu instalacji systemu.